Hej wszystkim, z tej strony Jaju i dzisiaj dowiecie się, jak w niesamowicie szybki sposób uzyskać ogromny poziom konta, a tym samym, jak niezwykle szybko nabijać karnet bojowy. Przyjrzymy się metodom zarówno tym szybszym, jak i tym wolniejszym, a także przyjrzymy się takim sposobom na zdobywanie poziomu, które nie wymagają ogromnego nakładu czasu. Raczej każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie każdy ma czas, aby grać chociażby godzinę dziennie w Fortnite, a idealnym przykładem jestem tutaj ja. Tak się akurat składa, że do piątku macie czas na wpisanie kodu JAJUYT w Fortnite'owym sklepie, ponieważ dzięki temu nie tylko wspomożecie mój kanał, ale również weźmiecie udział w konkursie na 100 zł PaySave Card. Gdyby tego było mało, to sam Epic Games podarował mi skromne 5000 V-dolców do mojego własnego użytku, a z racji, że ja niezbyt mam czas, aby grać, to najzwyczajniej w świecie wam je rozdam. Wystarczy, że wpiszecie mój kod w sklepie oraz wbijecie pod tym filmem 80 tysięcy wyświetleń w pierwsze 24 godziny od publikacji, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy! Okej, epicy dali nam za wyzwanie nabić 80 poziom w tym sezonie. Pomimo horrendalnych ilości expa za chociażby wyzwania, ten proces wydaje się i tak dość mozolny i niezbyt realny do zrealizowania bez tryhardowania. Aby osiągnąć ten cel, naprawdę należy dużo grać. Z tej racji mam dzisiaj porady zarówno dla takich, którzy tego czasu mają aż na to, a posiadam także porady dla takich, którzy w natłoku obowiązków nie mają czasu pomyśleć nawet o sobie, a co dopiero grać w gierki. W sumie to chyba dobry poradnik dla samego siebie. Warto dodać, że wasza efektywność w nabijaniu expa będzie zależała tylko i wyłącznie od waszego skilla i zaangażowania. Chcecie jak najszybciej wbijać poziom i przy okazji roznieść kilka bambików w drobny mak, tak? To idealnie się składa, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale na pewno każdy z was zauważył, że praktycznie co odcinek w tle mam naparzankę. A czemu to? Jest to spowodowane faktem, iż najzwyczajniej w świecie nie mam tyle czasu, aby grać zwykłe gierki, a jakoś ten garnet i poziom muszę nabijać. Tak się akurat składa, że naparzanka sama w sobie to najlepszy możliwy sposób na nabijanie poziomu. Za samo uczestnictwo w niej dostajecie masę punktów doświadczenia i dodatkowo macie zagwarantowane, że co drugi mecz wygracie, co w prostej matematyce przekłada się na ogromne ilości expa w porównaniu do zwykłych gier, które są o wiele bardziej wymagające i zdecydowanie dłuższe, jeżeli walczycie o pierwsze miejsce, jednakże jest mały haczyk. Naparzankę polecam dla graczy, którzy chcą szybko nabić expa i przy okazji nie robią masy fragów na jedno działy czy pary, a przez masę killi rozumiem liczby powyżej 10. Gra na oddziałach lub solo, gdzie macie 10 kili, daje znacznie więcej expa niż naparzanka, ponieważ w 5 naparzankach otrzymalibyście tyle samo expa co w 3 takich grach. Oczywiście musicie zajść jak najwyżej, a najlepiej gdybyście zajmowali zawsze podium, jednakże tutaj jest kolejny haczyk. Nie każdy buduje pałacy kultury czy robi 20 kili na mecz. Tak się składa, że na naparzance za zabójstwo, podobnie jak w zwykłych grach, otrzymujecie 85 expa. Jednakże skąd się bierze tak gwałtowna różnica pomiędzy naparzanką a długim, owocnym meczem w składach czy parach? Tak się składa, że we wszystkich trybach poza solo i naparzanką możecie podnosić graczy i powalać, a za to także jest oddzielny exp, bo za takie obie czynności otrzymujecie go aż 20. Niby mało, ale gdyby tak podsumować 50 kili na przykład 10 gier, to jednak troszkę się go już robi, a na pewno tyle, aby prześcignąć naparzankę i tutaj mamy kolejny haczyk. Jeżeli nie robicie dużo kili na solo, a na naparzance ciskacie przykładowo po 15-20, to ten tryb będzie dla was o wiele bardziej opłacalny, ponieważ typowa gra solo, pary lub oddziały trwa około 17 minut, natomiast naparzanka trwa w porywach do 10. Reasumując, jeżeli macie kolegów i sami jesteście dobrzy, to swój czas poświęćcie oddziałom, jeżeli natomiast odbiegacie umiejętnościami i nie macie czasu, to lećcie na naparzankę. Pamiętajcie, że jedno nie wyklucza drugiego i najważniejszym jest, aby dobrze się bawić i tak 70% skinów z karnetu bojowego w waszej szafce nigdy nie ujrzało i nie ujrzy światła dziennego, a więc nie ma co tryhardować, no chyba że chcecie bić jakieś rekordy. Skoro kwestie naparzanki i całej reszty mamy ze sobą, to pora na kolejne metody. Na początku uwzględnijmy medale, które to są nową formą dziennych zadań. Resetują się codziennie w ilości 10. W sumie, wypełniając całą naszą swoistą szarfę medalami dziennie, możemy zdobyć z niej do 24 tysięcy expa, a do tego oczywiście doliczamy expa za przeszukane skrzynie czy fragi i tutaj osoby grające solo, pary lub oddziały mają przewagę nad naparzankowcami. Medale mają swoje zdobnie, a jedynym jakiego nie
zdobędziemy na naparzance jest ten odpowiadający za przetrwanie. Daje on masę bonusu do expa, tym bardziej, że jeżeli gracie ze znajomymi, to przeradza się to w naprawdę duże ilości. Pierwszy odblokowuje się na 50 przeżytych graczach, kolejny na 25 i ostatni na 10 i 5. Oprócz tego mamy medale za rozegranie pierwszej gry dnia, eliminację czy przeszukanie skrzynki, lamy lub zrzutu. Pamiętajcie, aby je przeszukiwać, a nie niszczyć, ponieważ w takim wypadku nie zaliczą się. Otwierajcie przy tym skrzynki na amunicję, ponieważ dają one same w sobie bardzo dużo punktów doświadczenia. Ile natomiast zajmuje wbicie całego pasku medali? Mi się udaje to zrobić w 2 naparzanki, a także w 1 grę na parach, a więc te 40 minut dziennie i macie wszystko co trzeba. Sezon 10 przyniósł ze sobą nową mapę i masę nowych mechanik i jeżeli gracie po raz pierwszy, to dobrze się składa, ponieważ ważnym jest, abyście odkryli dosłownie wszystko. Zarówno za odkrycie nowej miejscówki, jak i punktu obserwacyjnego otrzymacie po 2000 expa za każdą odkrytą lokację. Niezależnie od tego, czy gracie na parzankę czy solo, pamiętajcie, aby w każdej grze oczywiście w miarę swoich możliwości zarzucić spławik na miejsce z rybkami. Dzięki temu otrzymacie kolejne punkty doświadczenia, jednakże ten sposób, jak i każdy kolejny, to tylko dodatki, które możecie, ale nie musicie realizować. W całym karniecie bojowym może pomogą wam nabić 1 lub 2 poziomy. Jeżeli macie farta do fragów albo robicie ogromne obrażenia, to pamiętajcie, że strzelanie w głowy to bardzo ważna rzecz. Nie tylko szybciej powalicie wroga, ale również otrzymacie dodatkowe doświadczenie, jeżeli tego dokonacie za pomocą strzału w głowę. To samo tyczy się zabójstwa z każdej innej broni, za to także otrzymacie dodatkowy exp. To nie koniec, ponieważ w każdym meczu, aby zmaksymalizować ilość otrzymanego doświadczenia, pod koniec powinniście uśmiercać wrogów z 3 typów broni: shotguna, snajperki oraz czegoś wybuchowego. Za zadawanie obrażeń z tych broni otrzymacie również dodatkowe punkty doświadczenia na mecz. Jeżeli nie szkoda wam maców, to możecie najzwyczajniej w świecie ulepszyć swoją broń, ponieważ za to otrzymacie kolejne już to punkty doświadczenia, ale tylko w przypadku pierwszej ulepszonej broni w meczu. Wszystkie podpunkty, które podałem po głównych sposobach, są tylko swoistymi ciekawostkami, z których ogromnego pożytku nie będzie, ale zawsze warto pamiętać o tych czynnikach, wbijając poziom. Przy okazji, wiedzieliście, że jeżeli podniesiecie legendarną broń jako pierwsi meczu, to otrzymacie achievement poranny ptaszek, za który to dodatkowo otrzymacie 100 expa? Warto dodać, że działa to w każdym meczu, a więc pozostaje nam liczyć na łód szczęścia. Czy są jeszcze jakieś sekretne sposoby na to, aby jak najszybciej wbić ten level? Owszem, po prostu grajcie. Jeżeli nie zależy wam na wbiciu 200 poziomu, to nie macie czym się martwić, ponieważ wykonując sumiennie wszystkie wyzwania, biorąc udział w eventach i tak dalej, bez problemu wbijecie 80 poziom karnetu bojowego, a przy tym zgarniecie wszystkie dostępne nagrody. Jest jeszcze taki jeden sekretny sposób na wbicie karnetu bojowego w mniej niż 2 minuty, jednakże wymaga on wcześniejszych przygotowań. Musicie bowiem zdobyć skądś 500 zł i wydać je na awans konta do 100 poziomu. Dzięki temu możecie być pewni, że na 100% wbijecie wszystkie nagrody, chociaż wyzwania, aby zdobyć co niektóre, i tak będziecie musieli dalej wykonywać. Pozostaje mi życzyć wam powodzenia, a także życzyć wam miłego dnia. Pamiętajcie o moim kodzie w sklepie, subie i łapce. Trzymajcie się i cześć.